Dobra, hejo, hejo, witajcie, zaczynamy zawody. Zjeżdżają się ludzie, jest ogólnie przesunięcie gdzieś o dobrą godzinę. Więc to jest już 10, dopiero się ogarniają. Okej, to tu są jakby co? Patrzcie, tu mam nagrody, tu kolejny sponsor ze stajni leśna po przygodę. Dobra, to chwila, na razie tu. A wy nagrywacie? Właśnie zaczęłam nagrywać. Może być na odcinku. Tu jest tak, tu jest pierwsze miejsce, tu jest drugie miejsce konie i tu jest trzecie miejsce konie. Tu są hobby horsy, jakoś pierwsze, drugie, trzecie, a tam szukana czapka. Jak będę skakać, mam włączyć ten nos. Ale słodka Renifer, jak się nazywa? Storm. Storm, a ten Gygatka. Jak? Gygatka. Gygatka? Gygatka. Gygatka, aha. Gygatka. Dobra. Patrzcie, mamy trochę sporo, teraz tutaj jest dosyć tych osób. Patrzcie, Barney był ogólnie u nas w lato. Pamiętacie go chyba? Ja oglądam każdy wasz odcinek. No i mega. Ogólnie jest bardzo duże opóźnienie, bo jest bardzo ślisko. Tu mamy sędzie głównego końskiego. I parkingowy. I parkingowy Mikołaj Kopaczewski. Także muszą wszyscy bardzo, bardzo ładnie przyjechać, bo Mikołaj jest ostrym sędzią. No, on był u nas w wakacje też. To jest Mary, tu jest Barney. To jest duży Bailey. Duży Bailey. Idziemy tam zobaczyć. Tu mamy takiego pięknego tarancika. Dobra, dziewczyny, nagrywam. Chcecie być na odcinku? Chcecie być na pewno. Ejo. No właśnie, ciężko, co? No, w sensie mi chodzi, że no albo jedziemy, albo nie. No, no jedziecie, no wyjeżdżacie. No, oni też. Na nich, tak, oni już się ubierają i idą. Także już jest ten. Tutaj, jak się nazywają wasze te? Klaser. Klaser Alex, i? Alex. I Alex. No i mega, tu jest Kremcia. Lady. Tak, tutaj jest. O tak, tak to wygląda. Idziemy. Mała śpi, także na sekundę tu zostałem, pokażę Dalę. Dala wygląda o tak. Pięknie. Candy tam się szykuje, koreczki. Hejo. O, Denver właśnie rozwalił szczotki. To jest wiewióra. Także no, dobra. To ogólnie... Jakie fajne te przebranka. Dobra, ja idę tam jeszcze do DJ-a pokazać, jak to tam wszystko wygląda. Pokażę wam... Tak, Mixon, wiem. Ludzie, tak. Dzio! Dojdzie, o co tu się dzieje? Jagoda ogólnie nie spała prawie całą noc. Co pół godziny się budziła i teraz śpi już chyba od 2-3 godzin. Także ona wie, że co? Że są zawody i ma spać. Także mega, mega, mega. Wszyscy już są gotowi. Idziemy. Tu jest ogólnie widownia. Siup. O, pani Jagoda się już właśnie budzi. Ale szybko pójdziemy tutaj i pokażę wam, tu już koniki gotowe. Tu kolejne hobby horsy. I tu mamy tor. Tu i tak. Tor wygląda o tak. Start, slalom, kładka, przeszkoda, opony, bramka, przejście pod i podniesienie przedmiotu. Liczony oczywiście będzie czas. Tu już się rozgrzewają dziewczyny, widzę. Tu mamy panią Elcię, która ogląda. Kalina z gwiazdą. Patrz, jak śmiga Kalina. Zobaczcie, gwiazda będzie najszybsza dzisiaj. Gwiazda jest zawsze najszybsza. Uważaj na Dakotę. A Dakosia, Dakusia. Patrzcie, wszyscy poprzygotowywali swoje hobby horse, jakie ładne koreczki. Jak się nazywacie? Ja Janek, to jest Marcela, to Julka. Julka i tu Elcia. I Dakusia. No. I tu dziewczyny. Ja chciałam zapytać, czy za rok też będą takie zawody? Nie wiem, zobaczymy. No tylko jakby było, jak będzie cieplej, może zrobimy. Bo dzisiaj to jest zimno. Dobra, Jagoda mi tu się już budzi, także ja na chwilę kończę. No i pięknie, widzicie?
dzieje się. Idziemy zobaczyć jeszcze Tosię. Bo Tosia wygląda przesłodko. O, tutaj warancik. Tosia, pokaż się. Jak ty, Tośka, słodko wyglądasz. O mój Boże. Życie mikołajkowe. Dobra, tor. Tu jest tor dla koni. O. Patrzcie. Przejście w dół. Pomiędzy snopkami, wtedy kłoda. Slalom. Przeniesienie piłeczki. Przeszkoda, znowu slalom. Tam jest taki obrót. I pod górkę. I tak to będzie właśnie wyglądało. Także no. Pięknie. No fajnie, fajnie. Dobra, idziemy tam. Dobra, uwaga, uwaga, hobby horsy jadą w teren. Także i Milena to jest najodważniejsza, jedzie na Candy. Tak. Także zobaczymy, czy to przeżyje. Tak. To jest Milena od pranka z Tivisia kupna. Tak, tam ja kupię z Tivisia. Te osoby, które się nabrały. Tak. No i uwaga, zaraz coś tu. Oho, Jagoda mi się tu budzi. To dobrze, akurat pojadą w teren, zaczną i... O, na odcinek. Hej, jo, jak się nazywasz? Gabrysia. Gabrysia, a jak twój konio? Czoklet. Czoklet, no i mega. To jest walka wielka, możemy prosić o fotkę? Tak, pewnie, dobra, to wyłączam. Dobra, chwila. Rejestracja, a z mojej strony bardzo ważna informacja dla tych wszystkich, którzy chcieliby się udać w bardzo fajną przejażdżkę po okolicy. To będzie taka krótka przejażdżka, zapoznanie się z terenem. Za mniej więcej 10 minut, może maksymalnie 15, ruszy taka przejażdżka, w której może uczestniczyć każdy. I teraz uwaga, bo na Hobby Horsach również można się udać na tę przejażdżkę. Jeśli macie ochotę, to zbiórka będzie tutaj niedaleko altany. Dobry. Ustawić się za teren. Tak. Dobra, ja z małą przyszłam do domu. A patrzcie, koniki właśnie wyruszają w teren. Wyruszyły, o. Siup. Koniki, chyba hobby horse za nimi. Jeszcze są dwa. Tu Candy została. I tam koniki jadą w teren. O, jeszcze te też jadą. Piękne. Na chwilę na rozprężalnię. Mamy już chyba 10.30, także mamy wielkie opóźnienie, ale rozumiecie, jest bardzo, bardzo zimno. I dopiero jeszcze i tak konie niektóre nie dojechały i dojadą, także no. Dobra, ja pobędę z godzinkę jakoś z małą w domu, idziemy znowu na dwór. Nie, no. Zobaczcie, tu treningi pełną parą, na rozprężalni też już konie. Ja zanoszę listę startowe do DJ-a. I będziemy zaczynali. Przegapiłam nagranie powrotu z terenu, a szkoda, bo hobby horsiki też pojechały. Może powinna gdzieś wrzucić zdjęcia. Teraz tylko trzeba znaleźć pana. Cholerka. Dobra. Tu mam listę startową dla pana. Tutaj, patrzcie. Tak, wszyscy sobie trenują. Śnieżek pruszy. Pogoda dopisuje tak akurat, żeby odmarzły stopy, ręce i wszystko. Zobaczcie, jak już tutaj wszyscy mają wydeptane, elegancko, przećwiczone. Koniki gościnne. Candysia. Candy nie była w terenie, teraz będzie dopiero startowała. Dobra, nie mam jakiegoś flow do gadania. Także ta część będzie nudna, Paulina pewnie nie wstawi. Zobaczcie.
tu, żeby się ogrzać, stanowisko sprzedażowe Hobby Horse'ów, nagrody, wszyscy podziwiają, ile samochodów w ogóle, zewsząd ludzie, kucyś. I tu moje stanowisko, żeby się ogrzać. Coś tu można chyba nawet twarze pomalować. Tu się twarze maluje? Tak. Super, będziesz na filmiku. Albo jak Paulina wstawi. Tutaj Pauliny, tu pani zestaw do malowania. Wszystko pani maluje? Wszystko, co tylko kto wymyśli. Tak? Tak naprawdę malujemy. Kurczę, chciałabym mieć pomysł na to. Dobra, ktoś do mnie dzwoni, muszę to przerwać. Przygotowania trwają, zawody Hobby Horse są w drodze. Tak, były małe zmiany w kolejności. Candy jednak jest rozebrana. I osoby z Candy są przepisane na Dalunie. Z ciekawostek. Tak, dojechały już ostatnie konie, więc wszyscy są oficjalnie na miejscu. Teraz pokażę wam przejazd Hobby Horse oficjalnie. Tu są nasze wspaniałe panie z jury. Okej, okay, jest start. Tam jest druga pani na końcu. Tak to wygląda. Śnieg jest teraz dodatkowym utrudnieniem, ale myślę, że to na plus. Dodaje to swego uroku. Szczerze przyznam, że to są moje pierwsze zawody Hobby Horse, więc nie za bardzo mam w tym rozeznanie. Wiktoria na czwartej przeszkodzie, na czwartym. Paulinka jest trochę zestresowana. Chwileczkę będzie finiszować. Idę ją pokazać. Przygotowuje się tymczasem Janko Smolski. Przejmuje się bardzo. Janko Smolski na dochu. Janek, gotowy? Nasz DJ. To bardzo dobrze, za chwileczkę rozpoczynasz. Jezus. Weź głęboki wdech, bo będzie trema. Jest finał, zapisujemy was. Macie coś do powiedzenia? Resetujemy. Mam czerwone policzki. Jan Kosmowski, tak. Jego duch, panie i panowie, 3, okay. 2, właśnie powiedziała, 1. Że nic nie robi. Start. Tak, opierdziela się, wyjdzie, pobiega i ucieka. A przy kolei tak. Przygotowuje się Stanisław Kosmowski. Tak, Candy. Tak, mówiłam, że osoby z Candy są bardzo na dobrze. Dali teraz, ale nie mówiłam, co się stało. Candy jest. Czekamy na Jankę, na spokojnie, z tak. Potem będzie Stasiu. Proszę bardzo, kolejny uczestnik. No, fajniej by się nagrywało, jakby, nie wiem, nie odmarzały ręce, nie wiem, czy już o tym wspomniałam. Już prawie na finiszu. Tak. Proszę bardzo. I 100. Jezu, naprawdę nie nagrywałam 100 lat. Wielkie jestem taka monotonna. Także przepraszam bardzo. Stanisław Kosmowski na Somerku, kochani. No, o, Stasiu, Somerek. Na spokojnie, wróć na metę. Za chwilę. Stasiu się pospieszył. Zdaj, proszę. Uwaga. Na 3, Somerku. 2, 1, start. Super. Jeden z najmłodszych zawodników chyba. Mega słodko. Dzisiejszą konkurencję. Kochani, żeby Stasiowi jechało się lepiej. Poproszę o wielkie brawa. Brawo, brawo. Tu jest nasz doping. Młody wiekiem, ale wielki sercem. Nic się nie stało. Pięknie. O, proszę, Kuku Candy tam z tyłu odwala. Chyba się cieszy, że jest bez siodła. Teddy'ego też trochę nosi. Proszę bardzo. No i Stasiu już prawie na finiszu. Poprosimy. Tak, wielkie brawo dla Stasia. Tymczasem na starcie już Marcela Korczyńska numer 20, tak? Marcela, jest tylko próba, bardzo dobrze. Marcela będzie ujeżdżać Flowera, kochani. Resetujemy czas. 3, 2, 1, start! No i ruszyła. Aha, ja myślę, że Candy nosi, bo ona jest rozdzielona z Disneyem.
Albo po prostu taka jest? Nie wiem, zapytam Paulinę. Bluni! Cholera. Weź ją teraz złap. Wszyscy mają spraw do Pauliny, także ciężko ją złapać. Coś tam nie zagrało. Bacik. Dobra, znajdę, bo ja tu nie jestem regularnie. Ty wiesz, gdzie tu są baciki? Nie wiem. Nie wiesz, ale ja cię poszukam albo zapytam Pauliny. Generalnie jest spokojna? Dobra, dobra, poszukam ci bacika, tylko złapię Paulinę, także daj mi tam 3 minutki. Co ja chciałam od Pauliny? Już wiem. Gdzie ona jest? Przed chwilą ją widziałam. Bluni! Jak ona wygląda w ogóle? O, przed sekundą tu była. O, mówią. Czy mamy tam Nadię? Paulina! Ta od gwiazdki potrzebuje bacika. Ten chłopak od gwiazdki potrzebuje bacika. Ale coś chciałam od ciebie innego. A Candy świruje. Tak, Candy świruje, bo. Dobra, znalazłam Paulinę, znalazłam bacik. Teraz muszę znaleźć gwiazdę. Okej, już mam ją na horyzoncie. A to moja rękawiczka, sorry. Okej, mam do ciebie bacik. Proszę bardzo, mam nadzieję, że pomoże. Powodzenia. Gwiazda, spisz się. Takie rzeczy. Dobra, ewakuacja stąd. Pomiędzy tych zatków. I powrót. Panie, zakończyła. Na starcie ustawia się tymczasem Natasza Piekarz. Dawaj, Natasza. Jest, numer 27. Czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy. 3, 2, 1, start. Okej, Natasza ma tempo, ewidentnie. No to cholera, slalom. Takimi zamarzniętymi rękoma, możecie sobie wyobrazić, że to jest najtrudniejsze zadanie. O, nagrywałam niebo. Jest, brawo, zakończyło się. Dobra. Natasza Piekarz, a teraz prosimy Lalę Roszyjewską i Axtel. Nie ma Laury. Jest, Laura Roszyjewska. Proszę na start. Jest Laura. Ustaw się na linii startu. Spuntowany. Piękny. Czy jest nami Laura Roszyjewska? Laura podnosi rękę. To są zastrzeżenia, bo nie ma Laury. Konie zaczynają po hobby horsach. Ale z tego co wiem, to te hobby horsiki idą mega, mega szybko. Candy cały czas biega tam z tyłu. Jest Marysia. Tak. Uwaga, jesteśmy gotowi do pomiaru. Marysia Mikołajka, tak bym ją nazwał. Marysia i jej listek. 3, 2, 1, start! Bardzo dużo osób... Cholera, znowu niebo nagrywam. Bardzo dużo osób mikołajkowo ubranych tematycznie. Super. Idę do gwiazdy za... Dobra, pokażę wam jeszcze, co mamy dobrego do jedzenia. Jeszcze nic nie testowałam osobiście. Bo cały czas to jest biegane, ale zaraz zrobimy sondę uliczną. Dobra, tu wygląda jak grochówka. Tak to się prezentuje. Profesjonalnie. Nie, nie, właśnie pan się pokaże. Z takiego kotła. Przepraszam pana, jak tam grochówka wypada? W skali 10 na 10? Tak. 11. Super, super. Nie było innej dobrej odpowiedzi. Tak. Tu też, o, listy sortowe. Nie wiem, czy Paulina pokazywała. Tory. Nie, nie, sprawdzajcie sobie. Ja tu tam... Tu cennik tak wypada. Czyli wychodzi na to, że... I listy uczestników dostępne. Tak. Tak, więc grochówka, kącik. Kiełbasa gdzieś też powinna być. Radek przywiózł 100 kiełbas do Ziulo. Między tym wszystkim, on też jest organizatorem. Tu jest takie miejsce, żeby się ogrzać. Z ciepełkiem, herbatką. Smaczna grochówka? Super.
Smacznego! Także tak. Mamy jako kolejna. Proszę bardzo. Jako kolejna pojawi się Wiktoria Walczak. Jej Dagres. Wiktoria Walczak i Dagres. Proszona na linię startu. Zapytałam właśnie, czy chcesz. Wiktoria Walczak. Proszona na linię startu. Dagres. No i gdzie jest Wiktoria? Czekamy na Wiktorię, aż ustawi się na linię startu, kochani. Co tam? Wracając tutaj, Walczak, czy przejdzie też przez te bele, czy obok nich jakoś? A jak pokazywała, kto pokazywał? Oliwia albo Kalina? Bo ja nie widziałam ani razu, jak ktoś przejeżdżał tor. Złap, poczekaj, kto siedzi na dali? Oliwia albo Kalina? Weronika Michalak, Little Barney. Okej, okay. Barney. Pokazuwa. Weronika? Mały buncik. O ile tu Barney trochę nie chce współpracować, przynajmniej jeśli chodzi o start, ale spokojnie, wyrobi się. 3, 2, 1, startujemy! Dobra, małe fopa. A i ruszył. Przygotowuje się już Kalina Hartwig na wiewiórze. Kalina proszona na linię startu. Ej, ma tempo. Pięknie. Tu jest taka gałązka. Leciutko, to jest koń rajdowy. Zaraz Kalina startuje. O, to już na wiewiórę będzie wsiadała. Ale pięknie ten las wygląda. To, że wszyscy w super humorach mimo pogody. Jezu, ja co sekundę mówię o tej pogodzie, ale przeżywam. Naprawdę muszę chodzić do domu, żeby się ogrzać. Ale no, jak ktoś siedzi na koniu, to chyba nie ma tego problemu. Nawet z hobby horse'em sobie pobiegają. Także... Weronika już za pomyśkiem. Pięknie. Jest, brawo. Jak się okazuje, Little Barney nie chciał ruszyć, a jak już ruszył, to poszedł do skropienia. Przygotowuje się Kalina Hartwig na wiewiórze. Kalina Hartwig, zapraszamy bardzo gorąco. Dobra. Na start. Kalina wsiada. Marsz a następna gotowa. Będzie Natalia Groźna na tośce. Natalia Groźna wsiada już na tośkę i się przygotowuje. A teraz Kalina Hartwig idzie biura. Kalina, zapraszamy do linii. Start! O, proszę bardzo. Ale muzyczka jej dopisała. Dobrze. Super. No i tam już nie zobaczymy. Jestem za leniwa, żeby iść. Natalia Groźna na tośce przygotowuje się, bo będziesz następna. Natalia Groźna, zapraszamy tutaj przy linii startu. Paulina szykuje mało i zaraz przyjdzie z wózkiem. Na tośce przygotowuje się Julia Brus na Kremonie. Teraz zobaczyłam Natalię na tośce. I pomyślałam, no że i uwaga, musimy się zacząć rozglądać za najlepszym przebraniem. Na spokojnie. O, Tośka tym razem postanowiła na wstecz. Zobaczcie, jak ona to robi. Można jechać. Tośka chyba chce na styl jechać. Ale jednak sugerujemy do przodu, obracamy do Tośce. Wszystko można. Oczywiście. Okej. No, czy da się wrócić na linię startu? Spokojnie, Tośka, spokojnie, pamiętaj, nie na wstecznym. Tak, Natalia ustawiona. Moment. Jeszcze kawałek, nie do tyłu.
Ośka chyba też dzisiaj wstała lewą nogą, znaczy się lewym kopytem. Ale od tego jest Łukasz, żeby pomóc. Uwaga, Natalia Gosna, 3, 2, 1, start! Okej, okay, no właśnie, chciałam mówić, że zobaczyłam Natalię i pomyślałam o najlepszym przebraniu. Myślę, że ono się całkiem kwalifikuje. A przygotowuje się Julia Brus, przygotowuje się Julia Brus na ceremonię. Trzeba mieć naprawdę do Tośki cierpliwość. Tak. O, zierbaczki sobie dziękują. Tak, wcale nie aż tak dużo osób się poprzebierało. Ewentualnie jakieś czapeczki wszędzie widać, mini czapeczki. Ja się opierdzielam jak zwykle, co tu powiedzieć. No jak ona sobie coś wkręci, to wiecie. No, tu dużo koni jest mikołajkowych również. Ale takie piękne przebranie jak ma Natalia, no to... O, o, utrzymała. Super. Dobrze, tym razem się udało. I jest gleba. No niestety, tym razem eliminacja, kochani. No niestety. Ale wielkie brawa dla Natalii za odwagę. Nie dała, bardzo wygrano. Następnym razem na pewno będzie lepiej. Spokojnie. Paulina! Gruz i Kremona tym razem, uwaga! Trzy! Przegapiłaś glebę Stośki! Natalia spadła! Natalia Stośki? Nie możliwe! Słuchaj, tu jest skarbnik, one chcą się zapisać! Tak wiesz, wyłączam dziewczyny! Hello. Dobra! Julia jedzie na Kremonie! Dała radę czapeczkę ogarnąć! Mamy tutaj sporo osób, ja już znam wyniki Hobby Horse'ów! Pani Mika. Ej Radziu, musisz mi pokazywać, czy ktoś tu wrzuci, czy co. I kto wie, mi Kalinę widziałem. Chyba, czy mamy taką piłeczkę? Chcę ją tam wrzucić. No mała śpi. Jak idzie? Czas stop. Dobrze idzie? Mikołaj już pięknie zapisujemy. Dobra, tutaj o dzieciaki jadą sobie. Candy nie wystartowała, bo jest taka, wiecie, lekko świrnięta. No to ustawiamy się ładnie na linii startu. Dzieciaki machają. W zasadzie jesteśmy gotowi. Trzy, no i jeszcze spokojnie. Ale fajnie! Trzy, dwa, jeden, start! Można startować. Serio? Team Bluni, bo ja nie mogę. Dobra. Julkę i Kaję. Okej. Przygotowuje się również Aleksandra Antoniewicz. Aleksandra Antoniewicz, proszona na linię startu numery. Patrzcie, tu mamy Łukaszka. Tymczasem Agata. Patrz, jaki mały słodki kucyś. No i jedziemy. Miniaturowy kucyk jedzie. Idziemy tu. Idziemy. Gdzie jest Łukasz? Mikołaj, sędzia. Jak idzie? Mega dobrze, na razie Julia Wasileczka prowadzi. Okej, na kim? Na wiewiórze. O, wiewióra, to wiewióra. Ej, ale ty nie pokazuj im, kto prowadzi. Ja na Hobby Horse też już znam, a nie mówię. Tajemnica. No właśnie. No wiem. Dobra, idziemy. Agata Kudlak, już na pół metru. Ej! A po... Idzie Dalunia. Nie boi się i... Opsasa, jedzie pola na Daluni. Tu jest Dagrest. I Disney robiący kukę. Dobra, jedziemy. Dobra, ja idę coś zjeść. Patrzcie, tu mamy taką pyszną grochówę i oczywiście czającego się dyzia. Tu taki kociołek. Tu on. Tu jest tor, cennik. Tor. Przejazdy. Kucyk, tam jest taka pani i maluje twarze. O, tutaj maluje twarze, tu jest jakiś konik. Tam jakieś zabawy robi dzieciakom i full parking. Nie wiem, gdzie oni chyba jeszcze stoją, gdzieś indziej mi się wydaje. No. I tak, o, tu właśnie to wygląda. Są właśnie konie teraz. Dobra, ja jem, bo mam tutaj jedzenie. Patrzcie, co tutaj się dzieje. Patrzcie. Nie no! Ze stresu!
Ja się kręcę, prawie było. Za pierwszym razem skoczyła. Tak? O ja, jak nie będę nagrywać, to będą skakać. To tak zawsze idzie. Czy Wiktoria Błachowiak też może się zameldować na scenie? Tutaj na starcie. Czy Wiktoria Błachowiak może tutaj podjechać? O, ja podniosłam nogę, nie? Ja nawet nogę podniosłam. Widzicie, jak to jest? No to uwaga. 3, 2, 1, mały weteran śpi. Śpi? Śpi weteran. Owinięty, opatulony. Tak. Gwiazdka. Co wy chcecie, dziewczyny? No dobra, to poczekajcie, tylko poczekaj, nagram jeszcze tutaj, potęga idzie. Uwaga. Czy one to skoczą? Halo, halo, halo. Mój telefon za tutaj koło. O, zimna? Oj, oj, dobra. Ostatnia próba. Pięknie, jesteśmy na o kurczę, skubana, ja nie mogę, ale ja też podniosłam znowu nogę. Ale wiecie, ile na trenerce podwórka ma po prostu. Ja nie mogę. Ale nie, źle. Zaznaczone bardzo gorąco. Takie to sprawia, mega. Tu Zuzia Skarbnik. Przypominam, hasło jest proste, bez gwiazdy nie ma jazdy. 3, 2, 1 i start. Jedzie gwiazdor. Jest ranczowodnik, Witośka. Ida Gres. Dalunia. Patrz, Dalunia, jak chodzi ładnie pod Milenu. Patrzcie, lecą, szukają czapki. Szukają czapki, gdzie ona jest ukryta? Tu ukryła ją Oliwia. Trzy czapki ukryła. Gdzie one mogą być? Rozdzielili się. Ale widzę, że właśnie muszą się tak rozdzielić. Nie będzie łatwo. Dobra, szukają. Radek rozpala ognisko wielkie. Już imprezka ku końcowi. Paulina, fotosesja z Jagodą. Proszę bardzo. Wszyscy tu cierpliwie czekamy, aż odnajdą się czapki. Dzieciaczki tam biegają z tyłu na łące. Masz dycha? No, mam. Przerywasz mi trochę, ale dobra, stop. Tak, wracając do tematu. To się nagrywa? 6, 7. Tak, Radek rozpala ognisko. Ludzie, tu już czekają cierpliwie. Dzieciaczki, jak już powiedziałam, mega długo już szukają czapek. Znalazły się dwie z trzech. Oliwia była odpowiedzialna za ich chowanie, a teraz sama im pomaga szukać. I to nic nie pomaga. Tak. Myślę, że noc nas zostanie, ale tak, jesteśmy pełni nadziei. Ona chodzi z nimi, co ma szukać? To jest Oliwia, to jest cała Oliwia, nie? Schowała szapki, które nie wiem, gdzie teraz są. Tak, tak. Dobra, wszyscy czekają na rozdanie nagród też. Ale w szampańskich nastrojach. A, i się zrobiło cieplej, dawno nie mówiłam o pogodzie. Paulina dalej przeżywa Oliwię, a dziewczyny tymczasem chciały pozdrowić. Pozdrawiam grupę Marysi, całą klasę siódmą i stajnie Głuchowo. Cała klasa siódma będzie to oglądała? Tak. Okej, okay, trzymam za słowo. Moją koleżankę Zosię, stajnie Przysiekę i moją całą klasę tam. Czy ty masz na sobie chleb? Tak. Okej, okej. Okay. Ty też masz chleb. Co to znaczy? Najpierw powiedz, co to znaczy. Bo chleb jest moim życiem, tak naprawdę. I chleb, a nad chlebem jest... Biedronka. Ciekawe. Bardzo, tak. Bardzo ciekawe połączenie. I teraz kogo pozdrawiamy? Klasę, rodzinę. Jaką klasę? Szóstą. Skąd? O Jezu, biegnie dziecko. Ja myślę, że ma czapkę. Chyba jest ostatnia czapka. Dobra, dokończ. Pozdrawiam szóstą klasę z Mieleszyna. No i jeszcze pozdrawiam w ogóle każdego, kto to ogląda. O, to miłe. Tutaj do mnie! O, chyba Mika chce wygrać. Tutaj! Wow! Ostatnia czapka znaleziona! Gratulujemy! Jak się nazywasz? Gratuluję, Maryś. Dobra, mam dwie role. Zajmuję się tym małym brzdącem. Paulina spisała wyniki. I szykujemy się do rozdania nagród. Wszyscy czekają cierpliwie. Ale tutaj na środek będziesz zapraszała, co?
tutaj będziesz zapraszała? Co za anioł, to dziecko po prostu. No i, no i co ja mam powiedzieć? Oni tam w środku będą to rozdawali? Kierunek. Dobra. Marika Stankiewicz. Wielkie brawa! Marika Stankiewicz. O Jezu, dziecko. Kucyk. Kucyk przy jagódce. Ja i moja podzielność uwagi. Brawa dla Mileny! Czyli Milena się przyciśnie. Do wygrania, super. Kadr zrobię wam z jagódką. Teraz usłyszysz. Kochani, szybka relacja Oliwii, bo ona schowała czapki, a potem pomagała szukać dzieciom. Jak było? Schowałam
strzelkę w Krytowisku, przychodzę i tam żadnego Krytowiska nie ma, wszystko rozkopane, sama nie wiedziałam, gdzie jest ta czapka. No, ale dzieciaczki sobie poradziły, Oliwia sama miała wyzwanie, nie znalazła żadnej czapki schowanej przez siebie, gratulujemy. Tak, tyle z wydarzenia, żegnaj Oliwia. Patrzcie, oni się tak super tu ustawili. Wszystkie hobby horsiki z Flo. Chyba w ogóle około 50 zawodników. Szymon, za rok hobby horse? Czy to nie twoja bajka? Wolałbym biegi. Biegi? No ale hobby horse to biegi. Teraz dekoracja zawodników startujących na koniach. Ja to powiem lepiej. Teraz dekoracja wszystkich zawodników startujących na koniach, kochani. No bo tak wyjątkowa okoliczność. Takie wyjątkowe zawody wymagają również wyjątkowej pamiątki i takową również zapewniamy poza fantastycznymi wspomnieniami, które pozostaną po takim dniu jak dzisiejszy. Z pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy również oglądają nas w internetach. Tak właśnie chciałam to powiedzieć, kochani. Właśnie tak. A ja polecam się na wesele. Piąteczka. High five. Dobra, wszyscy powolutku uciekają. Tak, chyba się tu imprezka kończy. Ta główna część znaczy, bo wiadomo, że tu... O, chyba chcą nas rozjechać, a ja z wózkiem oczywiście. Tak. No, ta główna część się kończy. Ale najwytrwalsi zostają tutaj na ognisku, którego nie mogę przybliżyć. Albo mogę? Ha. O Jezu. No właśnie na ognisko. No? Wiesz, gdzie jest... A, nagrywasz? Ale mów, mów. Wiesz, gdzie jest Paula? Potrzebuję zadać się, czy mogę podłączyć telefon jej. Bo... Idź podłącz do domu, w kuchni podłącz telefon. Ale muszę się zapytać. Nie, możesz to zrobić. Łapkę nie chcemy.